Nowy nabytek. Gazu trochę. O, palimy. Aha. Dobra, na razie na krótko. Zobaczymy, czy nie będzie bum. No, dzień dobry, witam wszystkich. Mamy dzisiaj co, środę. Taki trochę mniej produktywny dzień z mojej strony. Brat wozi szambo. Już trochę tam wywiózł. Idziemy do warsztatu. Tutaj dzisiaj przyszedł nowy nabytek. Szlifierka. A. Szlifierka od Milwaukee. Także kupiliśmy też nową baterię 8 amperogodzin. Tak do tych sprzętów typu ten wentylator, dmuchawa w sensie. I tutaj do szlifierki, do tego klucza dużego naszego. Rozładowane to jest. W zestawie jeszcze taka dodatkowa osłona była. Także no, także co, fajnie to chodzi. Tutaj już przygotowałem skrzynkę pod szlifierkę. Tutaj mamy tą kablową. Tylko tutaj trzeba wymienić kabel, bo coś nie łączy już. No i mamy drugą, powiedzmy, taką samą, tylko że no, akumulator. Przydaje się czasami gdzieś na szybko coś uciąć w oborze albo coś, to jednak się przydaje. No, dzisiaj też przyszła dostawa kredy soli i witamin minerałów, a że wiacie jest syf, się narobił, no to stwierdziłem, że trzeba to uporządkować. Także co, lecimy do wiaty, trzeba to trochę ogarnąć, ten temat. Pogoda taka w miarę jest, zachmurzenie, tam 20 stopni, 20 parę stopni, także w miarę przyjemnie na dworzu jest, nie ma takiego dużego upału, także co, tutaj weźmiemy tą beczkę z tym, z drożdżami na chwilę na bok. Wstawimy na chwilę na dwór i zaczniemy tutaj sprzątać ten kącik taki. Ten silnik i tylny most od tego małego ciągnika Forda bym też musiał na warsztat dać, tam na górę. Tylko że tam na razie jest dojazd do warsztatu zablokowany przez tą deszczownię. Tam już próbowałem ją podnieść, ładowarka dała radę. Także tam znajomego nie muszę wołać. Poradzimy sobie jedną ładowarką. Także z jednej strony jest to fajnie, że dała radę podnieść.
Chociaż ostatnio nawet pełną beczkę z zaczepu podniosłem, bo tam brat miał taką przygodę, że mu się beczka wypięła na ulicy i trzeba było jechać podnieść. No nic, ja zaczepiam łyżkę i ten, i zaczynamy sprzątać tam wiacie. No, brat jeździ beczką już chyba cały tydzień. Już tam dosyć sporo wywiózł. Muszę mu zaraz tą koparkę jeszcze tam na bok wziąć. No, taki oto bałagan się zrobił tutaj. Trzeba wysprzątać, bo to jest... No, szkoda gadać. Tutaj sporo pustych palet. Tu już ostatnim razem, jak był dowóz, też nie sprzątałem. Także trzeba to ogarnąć. Tutaj te słupki trzeba wziąć, też jakoś poustawiać lepiej. AdBlue trzeba wziąć na bok, bo to też, kurde, jak się zbliwiło tutaj, to ostatnio tam leciało z tej pompki. Już końcówka, muszę też nową uszczelkę do tej pompki kupić, bo no, w ostatnim filmie widzieliście, co to się działo. No, także co? Zapalamy światło i sprzątamy. No, od razu lepiej to wygląda. Ta dmuchawa robi robotę. Zaraz tylko zejdę. No tutaj trochę nadmuchała też, ale... Kurde, mogę jednak... A, dobra. O! Dobra. No, tak to wygląda. Sól, kreda, witaminy, minerały, drożdże. Także... No tutaj jednak będę musiał coś jeszcze wykombinować. Jakąś obudowę na to dać, żeby mi i tak jeszcze myszy i szczury tu wchodzą. Tak lubią tutaj te drożdże, że się spinają po tym. Także no, tu coś jeszcze muszę wykombinować. Nie wiem, coś lepszego muszę znaleźć, bo tu mi jeszcze wchodzą. No fakt, że chociaż bałaganu mi nie robią, bo tylko wchodzą i jedzą, a tam jak w workach, to pomiędzy workami pełno gówien od mysz, także to też mi się nie za bardzo podobało. No, dmuchawa się spisała. Fajnie dmucha, to jeszcze muszę z łyżką przyjść, załadować to i rzucić tam gdzieś na ziemię. No także, a jeszcze sobie obkurzę GoPro. No i GoPro też już czyste. O. No ogólnie w tym roku, na jesieni, już wywiozę tutaj to wapno. Już nie będę trzymał tego pod tym dachem, bo to
No wiadomo, przeszkadza tutaj strasznie. Także co? No, na jesieni będę to wywoził. Już tam nie będę patrzył na pH, tylko po prostu no, podzielę przez ilość hektarów i średnią taką rzucę. No, średnią taką rzucę na całe pole, na wszystkie pola i tyle. The next day. No i dobra, jest już trochę później. Mam tam ten ganek, te ganki mam pozgarniane. Tutaj to zostawimy sobie na wieczór, jak już krowy będą w środku. Wszystkie. No, zabieram się za karmienie. Odpalimy ciągnik. A, zatankować go jeszcze muszę. Także zatankujemy. O, widzę, że muszę iść po kluczyk, bo jeszcze nikt nie tankował. Trzeba otworzyć zbiornik, tankujemy i lecimy z karmieniem. No i dobra, ciągnik zatankowany, zaczęło padać. Brat chyba coś ode mnie chce. Dobra, brat jedzie wozić gnojowice. Pogodę mamy na wożenie gnojowicy idealną. Pada, słońce za chmurami. No, jestem prawie pewny, że trzeci pokos będzie lepszy od drugiego. Przynajmniej już lepiej wygląda ten drugi, trzeci pokos. Teraz gnojowice jeszcze też dostanie. To też będzie lepiej. A gdzie jadę z tym paszowozem? Zapomniałem, że... A, jedno. Dobra, muszę zawrócić, bo się zagapiłem. Nie wiem, czemu ja tu jadę. Jeszcze paszowóz nie jest pełny. Trzeba załadować najpierw. No, także co? Zawrócimy. Obornika trochę jest. Trzeba też go wywieźć na pole, bo tam na trakcie, tam gdzie mam tam te 10 hektarów tych ziół i tam jest kilka tych pól lucerny, te starsze działki lucerny i te 10 hektarów ziół idą w tym roku pod kultywator i częściowo na jednej działeczce, tam 1,5 hektara, zasieję mieszankę gorzowską, a na reszcie zasieję żyto i zobaczymy, jak to wyjdzie mniej więcej, co się bardziej tam opłacać. I po tym, po życie i po mieszance gorzowskiej będę siał lucernę znowu, bo jednak tam jest dalej oddalone pole, tam lepiej lucernę zasiać. Lepiej to wychodzi. Dobra, gdzie by tu stanąć, żeby bratu przejazdu nie blokować. Mi się wydaje, że tutaj tak zaraz cofnę. Będzie w miarę ok. Oś, to trzeba zablokować. I cofamy. Będzie ok. Teraz do przodu. I dobra. Trzeba odpakować baloty. I lecimy z tematem. No i dobra, krowy nakarmione. Odczepiłem już paszowóz. Zaraz muszę tutaj tylko te bramy jeszcze pozamykać. Ciągle coś tam popaduje. Brat już nie wiem, ile beczek wywiózł. Zaraz jeszcze mu powiem, żeby tam w dojarni wypompował, bo już pełno jest. Dobra. Zamykamy tutaj. Tutaj będę musiał wkrótce też poprawić. Tutaj pręt się po prostu
napięty, nie wiem czy widzieliście. O, to jest luźna na tym kręcie. Musiał docisnąć i znowu pospawać. A w ogóle to bym musiał to poprawić, te bramy, całkiem inaczej to zrobić. Bo tutaj to jest takie, na tymczasowo było robione. Koncepcja mi się trochę zmieniła. No tutaj ta brama też się wygięła. Muszę po prostu to ogarnąć. Tylko czasowo też nie ma kiedy to zrobić. Ciągle coś. Ogólnie. No i dobra, tutaj zamknięte. Mówię, tutaj to muszę zmienić. Inaczej to trzeba zrobić. Krówki już zeszły z łąki. Takie coś teraz dostają. Bardzo fajna karma. No. Ogólnie w najbliższym czasie będziemy już zaczynać też kosić trzeci pokos lucerny. Myślę, że na pewno częściowo zrobię w baloty. Może i całość, zobaczymy ile balotów wyjdzie. No teraz zaczepiam zgrabiarkę i to co ostatnio kosiłem jeszcze nie jest zebrane. Trzeba to zgrabić. No tam wyschnąć nie wyschnie, bo tu ciągle popaduje. Z jednej strony no naprawdę fajnie, bo trawa rośnie. Z drugiej strony też no już mam ugadane słomę, 20 tam parę hektarów tutaj od trzech rolników wziąłem. Także no by się przydało też, żeby to było zebrane. A, muszę sieczkarnię. Kurde, zapomniałem, że tu sieczkarnia stoi, dobra. Trzeba wyjechać z ładowarką, sieczkarnią i się dostaniemy do zgrabiarki. Tutaj odjadę, żeby bratu nie przeszkadzać. No bo to jest cała suma, co mamy jak na razie. Także no dużo tego nie ma. Jeszcze część musimy tam, nie wiem ile balotów brat to na bieżąco zapisywał, bo to są pożyczone baloty, nie kupione. O, znajomy mówił, że może nam dać, ale no wiadomo, później, żeby w żniwa świeże baloty oddać. Także co? Tutaj weźmiemy. O, a w sumie czemu ja to chcę odczepić? Tutaj ten wózek wejdzie. Wyjedziemy ładowarką i sieczkarnią tutaj. To adlu też na bok muszę wziąć, widzę. Będzie przeszkadzać. A, czemu to nie jest na ręcznym? No, 542 godziny już są zrobione. Tutaj to AdBlue, tą pompkę muszę jeszcze, teraz mi się znowu przypomniało, muszę ten o-ring w tej pompce nowy dać. Muszę go kupić najpierw. 20 litrów może zostało. A mówię, z 20 litrów może zostało. Tutaj muszę jeszcze przy sieczkarni węże odłączyć. Czy już zostały odłączone? Nie, tutaj te węże muszę odłączyć, bo ostatnio, no bo to tutaj są odłączone, odkręcone od hydromotora. Myśleliśmy, że nie będzie lecieć, ale niestety leciało. Ostatnio jak jechałem, no ogólnie tam to co ostatnio kosiłem, to myślałem po prostu, że obeschnie, to będzie można po prostu skosić i pościelić, tak jak ostatnio z tymi niedojadami zrobiliśmy. No ale niestety ten, to znaczy niestety, no na szczęście pogoda jest taka dosyć deszczowa i ten, i trzeba będzie po prostu na mokro zebrać sieczkarnią, byleby zebrać.
i tyle. A w sumie te węże to ja może wezmę, bo tutaj są jakoś, aha, tylko zahaczone tak. Weźmiemy te węże, damy do schowka, żeby się nie zgubiły. Czy tu, nie, tu nie za bardzo. Dobra, to do środka, do kabiny pójdą. Albo tu. Tu niech leżą. Nie przeszkadza. Dobra. A się zakurzyło. Siano kiszonką pachnie. Nic. Odpali gad, czy nie odpali? Kluczyk. Przekręcamy. Gazu trochę. O. Palimy. Aha. Kurde. Trzeba go podładować. Niby klema odłączona była, ale no niestety. Dobra, idę po prostownik i naładujemy gada. Może tam w ciągu te 10 minut starczy podładować, żeby odpalił chociaż. Wtedy już tam w duszy wyjedziemy tylko z grawiarką i jedziemy sieczkarnią z powrotem. No i dobra, sieczkarnia się ładuje. W międzyczasie odkręciłem tutaj tą pompkę od AdBlue, bo brat jeszcze trochę będzie się musiał tankować. Potrzebuję też takie opaski na ten wąż do gnojowicy. Także no, jadę do sklepu, bo miał tam zamówione te końcówki, nie końcówki, tylko te opaski miał tam zamówione. I co? Tutaj mam właśnie tą końcówkę, to znaczy tą od pompy. Tutaj musi przyjść uszczelka. Mam nadzieję, że będą mieli. To by też już było zrobione. Mam nadzieję, że nie będzie lecieć, jak założę nową uszczelkę i że będzie dało się kręcić. No, także co? Jadę. Coś jeszcze potrzebuję? Chyba nie. Raczej nic nie będę potrzebował. Przynajmniej tak mi się wydaje. Także co? Jedziemy. Tutaj lucerna pięknie rośnie. Na powrocie zatrzymam się, zobaczymy jak tutaj ta trawa też się zachowuje, jak lucerna rośnie. Tu widzę pomiędzy też trochę lucerny jest, ale no też nie siałem chyba tu lucerny, szczerze mówiąc, chyba że w siewniku coś tam zostało. Pewnie zostało w siewniku i poleciało trochę. Tutaj po drodze może jeszcze brata znajdziemy, bo tu już wozi gnojowice. Sąsiad, widzę, też obornik wozi. W sumie to bardziej taka słoma jest, no ale taka przegnita, przerobiona już, także wartość jakąś tam ma. Tutaj jakieś próby były koszenia pszenicy. Tutaj widzę, pszenica już zebrana, nawożona jest. No, tutaj już rzepak zebrany. Ale tutaj jeszcze stoją zboże gdzieniegdzie. Dopiero co się zaczyna te. No, tutaj też nasza trawa jest teraz fajnie zielona. Gnojowice dostanie. To coś tam powinien być trzeci pokos. No, tutaj zboża. Już takie ciemne się zrobiło, już nie są takie ładne te zboża. Tu jeszcze rzepak stoi. Tutaj po całości. Tutaj zboże. Pszenica. No. Większość stoi jeszcze. Tam gdzie niegdzie już jest uszone, ale u nas jeszcze większość stoi. Teraz będzie taki 2 tygodnie przestoju, tak jak później pogoda przyjdzie, wszyscy ruszą, to moment i z pola zniknie wszystko. Dobra, wróciłem.
No tutaj to jest do dojarni, klemy dla brata na wąż, o-ringi do pompki i co też ważne, kupiłem nową gaśnicę. Za rok, już ten rok był ostatnim rokiem, co dałem nabić gaśnicę. Za rok wyrzucam wszystkie stare i kupuję całe nowe gaśnice, bo nabijanie to jest, kurde, takie dziadostwo. Mieliśmy w tym roku już też, używaliśmy dwa razy gaśnicę i na dwa razy, jeden raz nam się gaśnica zablokowała. Kiedyś też już tak mieliśmy. To jest, to jest bardzo niebezpieczne. No jeny. No i to jest duże ryzyko, czemu trzeba. Tutaj płaciłem teraz brutto 228 zł za 6-kilówkę. Ona pójdzie teraz do sieczkarni, bo ostatnio gaśnica była, trzeba było ją użyć, no ale niestety, a na magnesik tu jest, nawet fajnie, trzeba było użyć gaśnicę, brat otworzył, no i tylko psikło przez sekundę, nie, nawet niecałe dwie sekundy i skończyło się psikanie. To chyba niedokręcone. Kurde, też takie. No, tutaj mamy nową gaśnicę. 3 lata gwarancji. No i nowa gaśnica to jest, już będzie na lata. No, rok produkcji 2023. Także co? Na jakiś czas starczy. Nie będę, jak tu przyjedzie mi gaśnicę robić, to będę chciał, żeby tą gaśnicę mi oddał z powrotem. Nie jakąś starą dał w zamian. I będzie. No. Dobra. Ja tutaj składam tą pompkę. Tutaj od razu wam pokażę, jak to wygląda. Wszystko z tworzywa i nierdzewki. Tutaj sprężynki wypychają ładnie. No, także co? Ja składam i widzimy się zaraz. No, tutaj ostatnio przy szlifierce tej od Milwaukee. Tutaj już to już było trochę dłużej. Tutaj wtyczkę też rozwaliło i taką założyliśmy. No i ostatnio też przestała chodzić. I co stwierdziłem, zobaczymy, czy to jest wina tego kabla. Tutaj mam taką stary klucz udarowy Tresnara. On jest nic nie warty, w sensie, że nie ma siły, to chyba miało tylko 300 Nm i jest na kabel, czyli już go nie użytkujemy. Tak myślałem, żeby go tu po prostu wykorzystać, ten kabel. Także nie wiem, czy mi się chce go rozkręcać, żeby cały kabel był, czy po prostu ciachnąć kabel. W sumie tu by go trzeba było rozkręcić. Pewnie tu gdzieś z tyłu, chociaż nie wiem. Zobaczę. Aha, i tu pewnie by go trzeba było rozkręcić. Zobaczę zaraz. I co? Wyciągniemy ten kabel. Dobra, na razie na krótko, zobaczymy, czy nie będzie bum. Czy damy radę? Czy dobrze poszło? Ha, działa. Dobra, elegancko. Teraz tylko złożyć do kupy i powinno chodzić. No i dobra, zobaczymy.
Nawet w dobrą stronę się kręci. No, dobra. To mamy zrobione. Także co? Można odkładać. Tam. Okej. No, tutaj to pójdzie na śmietnik. Metalowy do na złom, a reszta pójdzie na śmietnik. No i dobra, ogólnie już jest czas dojenia. Tutaj to jeszcze wezmę z głową. No ogólnie tutaj nie pokazywałem, ale ostatnio dołożyłem tutaj te skrzynki. Ogólnie to jest na takiej zasadzie, że tu mamy śruby i po prostu tutaj jest miejsce na śruby. Można to ładnie, no można to fajnie powiesić. Tutaj na dole mamy skrzynkę z szlifierką. Tutaj mamy klucz, dodatkowe takie sitko, tarcze przeróżne do tej szlifierki. I tutaj jeszcze też możemy zrobić coś takiego. Tu odhaczyć. No tutaj możemy odhaczyć. Po prostu wziąć tą szlifierkę ze sobą. Ale zazwyczaj to robię tak, że jest. No jeszcze jej nie zabierałem ze sobą nigdzie. Ale w razie czego jest taka możliwość. No tu na górze kładę baterię ogólnie. Tutaj też będę trochę modyfikował. No tutaj w najbliższym czasie też się zabiorę tutaj za ten stół warsztatowy. Trzeba go trochę ogarnąć. I ten. No już mam kilka pomysłów. Także no na razie będę testował. I zobaczymy, czy wszystko wyjdzie. Ale mówię, z tego jestem tutaj zadowolony. Tutaj na górze śrubokręty, imbusy takie te gwiazdkowe, okulary takie osłonne i takie tam rzeczy tutaj takie rzucone rzeczy, co jeszcze miejsca nie mają. No, tutaj mamy te fajne te organizerki, kalamiki, różne rzeczy też muszę jeszcze to podkręciwać. No ale co, teraz trzeba iść na dojenie, bo już jest czas dojenia, także na dzisiaj mi się wydaje, że to by było wszystko, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się i do następnego, cześć!